te wybory, musi przegrać już obecnie. PiS, żeby wygrał wybory, musi użyć siły. No, będzie oczywiście robił różne machloje wyborcze, różne oszustwa. PiS robi wszystko dobrze. No, robi wszystko dobrze. Nie zrobił żadnego błędu. To jest wielki polityk, wielki człowiek. Ja nie widzę żadnego błędu Tuska. Żadnego. Głównym wrogiem jest PiS. No, nie dyskutuje się na Titaniku, który tonie. Nie dyskutuje się o tym, jakie menu ułożyć na obiad. Także ja nie uważam, że to jest zupełnie niemożliwe, że PiS siłą, jak zobaczy, że przegra, to zastosuje jakiś sposób, żeby sfałszować wybory. Ja mówiłem to pani Kopaczowej, to przykro mówić, ja chodziłem, gardło zdzierałem, chodziłem, mówię, Ewa, daj tam parę, mówię, daj, są pieniądze, daj to. Nie ma pieniędzy. Tylko nie da się wygrać wyborów, jak się będzie idiotą. No, siedzi cały ten episkopat, no, to jest w ogóle... Franciszek powinien trzeba? Powiedzieć jedno słowo im wysłać, won, rozwiązać to całe towarzystwo. PiS miał absolutnie ustawę, która była przyzwoity kompromis aborcyjny, wyrzucił go na śmietnik dla tych głupich, tępych klechów. No to trzeba mieć naprawdę mózg jakiś wyschnięty. No. Panie marszałku, wystartuje pan jeszcze w wyborach? Tego nie wiem, nie sądzę raczej. A nie tęskni pan za polityką? Uprawiam politykę, no chociażby nasza rozmowa to jest element polityki. Takich rozmów trochę jest, publikuję, mam regularny komentarz na Facebooku, w internecie. Także jest to jakieś uprawianie polityki, natomiast pytanie jest takie, czy poza parlamentem istnieje polityka. No to ona jest oczywiście inna, to jest innego rodzaju. Raczej wątpię, żebym startował. Ja mam 78 lat, no wybory zaraz, to jest prawie 80. No, a to nie tacy politycy. Nie takie nazwiska. Zgoda. No, są jakieś takie przykłady, ale one specjalnie rzadko kiedyś są budujące. I poza tym no, wydaje mi się, że 25 lat w parlamentarnej polityce, no, to chyba wystarczy od biedy, ale ostatecznie decyzji nie podjąłem. Trochę zależy od sytuacji. Mogę odpowiedzieć na to pytanie? Raczej nie. A jeśli pan już tak, załóżmy, że pan się zdecyduje, to raczej na posła czy na senatora pan by chciał? Raczej na posła. Jeżeli już, to raczej na posła, dlatego że no... Jednak jest no, zasadniczo jest odrębna rola. Jeżeli byłbym w parlamencie, na pewno by to była ostatnia kadencja i chciałbym wtedy wywrzeć jakiś wpływ i możliwość dużo większa jest jednak w Sejmie, czyli raczej Sejmie. I raczej PSL, tak? Czy Platforma? Właśnie, z jakiej listy? Nie, no to jest, no panowie, no ja mówię, że raczej nie startuję, a panowie się pytają, z jakiej listy nie startuję. Czysto hipotetycznie załóżmy. Na kogo by pan głosował? Że jeśli pan dostanie Ja będę głosował na pewno na partię opozycyjną. Raczej mówię, no byłoby idealnie, gdyby to była koalicja na jedną listę. Myślę, że do takiej koalicji chyba dojdzie, czyli najbliższe są mi Platforma Obywatelska, Koalicja Polska. No te dwa ugrupowania są mi najbliższe, czyli Koalicja Polska, głównie PSL, no tak, bo tam tak. Jest moja partia. Tak, Unia Europejska. To jest Unia Europejskich Demokratów, która jest z PSL-em w koalicji i myślę, że jest możliwa koalicja tych partii z Platformą Obywatelską. No właśnie tak nie do końca się mówi ostatnio, że jednak oddzielnie chcą wszyscy startować. Oddzielnie to bardzo źle, by było. No wtedy będę dokonał wyboru w odpowiednim momencie. No, to po prostu nie chodzi o to, żeby nie głosować na PiS. No to jest największe zagrożenie, to jest partia, która niszczy Polskę, niszczy demokrację. To jest wróg główny. Natomiast tu jest tylko taki wybór, że ten głos się trochę marnuje. No, siła tego głosu na wspólną listę Koalicji Obywatelskiej i Platformy jest dużo większa niż ten głos oddany na jedną z tych dwóch partii. Ale i tak, jeżeli nawet byłyby dwie listy, znaczy nawet trzy opozycje, to przy obecnej przewadze opozycji i tak PiS te wybory przegra. PiS te wybory musi przegrać już obecnie. PiS, żeby wygrał wybory, musi użyć siły. No, będzie oczywiście robił różne machloje wyborcze, różne oszustwa, manipulował przy terminie wyborów, przy okręgach, jakiś idiotyczny pomysł, jakieś grupy ratowania wyborów, czy ochrony wyborów. Proszę, jak ich wyciszyli, trochę może wrócą. Oni wiedzą, że wybory przegrają. Wybory przegrane dla PiS to jest już nie tylko utrata możliwości gigantycznych finansowej, koniec korupcji, ale dla wielu ludzi odpowiedzialność karna. Przede wszystkim no, potworna korupcja, wzbogacenie się, łamanie prawa i tak dalej. I oni prawdopodobnie będą się no,
rękami i nogami bronić. Ja nie wiem, co oni zrobią. To jest wielkie pytanie. Panie marszałku, czy oni po prostu w pewnym momencie mogą, są zdolni do powiedzenia, przegraliśmy wybory, przestajemy rządzić? Czy mogą powiedzieć, że na przykład oni są jedynymi patriotami i muszą rządzić, ponieważ do władzy nie można dopuścić zdrajców, agentów Niemiec, obcych rzeczników Putina i tak dalej. No i że w takim razie ogłoszą na przykład taką ustawę, że do wyborów może przystąpić tylko ktoś, kto nie jest zdrajcą. Jak w Iranie jest taka ustawa. Nie, no raczej. Ajatollah Khamenei to jest konstrukcja, która działa w 80 minut. No tak, ale nie Ajatollah Khamenei pan porównuje no, jednak Polskę do Iranu, to jednak... Myślę, że tak nie będzie. Myślę, że tak nie będzie, ale jest to możliwe. Wyobrażam sobie konstrukcję taką. No, jak wiadomo, Tusk i Platforma są agenci Niemiec. Polska jest zagrożona przez Putina. Putin jest w tej chwili też głównym wrogiem Polski. Sojusznicy Niemiec są pośrednio sojusznikami Putina, przykład gazociągu, i w związku z tym nie można ich dopuścić do wyborów. Pan z góry wygląda, dzisiaj to wygląda na niemożliwe, ale gdyby mi ktoś powiedział kiedyś, że telewizja publiczna będzie gorsza obecna niż telewizja w PRL-u, to bym go wyśmiał, że język, rynsztok, który płynie z publicznych mediów w telewizjach, którą ja siedziałem w więzieniu, żeby były wolne media, to bym uznał, że zwariował, a to jest już. Także ja nie uważam, że to jest zupełnie niemożliwe, że PiS siłą, jak zobaczy, że przegra, to zastosuje jakiś sposób, żeby sfałszować wybory. No ten komitet wyborczy, ten komitet ochrony wyborów, jakoś tak to nazywamy. Tak. No to mogło na przykład takie coś być, może być to, że będą prowokować różne incydenty. Powiedzą, wybory niestety nie mogą być uczciwe, bo będą prowokować różne burdy, zamieszki. No to zobaczymy jeszcze, jak będzie. No to na pewno zobaczymy. Ja tylko odpowiadam, że sytuacja opozycji jest z jednej strony zła, dlatego że ona, nie wiem, z jakichś niepojętych dla mnie względów nie startuje na jednej czy dwóch listach. No tam się ciągle kotuje się, prawda? Podkładają nogi, są na ciągle wzajemne jakieś złośliwości, których w ogóle nie rozumiem, ale z drugiej strony o tyle mają ten komfort, że mają ogromną przewagę w sondażach i to powoduje, że PiS na głowie stanie, ta próba przerzucić za węgiel, czy kosztem na samorządy i tak dalej, odpowiedzialność. Żałosne zupełnie próby. Panie marszałku, na chwilę chciałem wrócić do wątku poprzedniego. Dzwoni do pana Kosiniak-Kamysz i dzwoni Tusk. Proponują panu start w wyborach. Platforma czy PSL? Pan się ja muszę dzisiaj na to pytanie odpowiadać. Panowie, ale czysto hipotetycznie. Ja pójdę do Donalda, bo ja było z jednym i z drugim jestem po imieniu, jednego i drugiego szanuję. I mówię do Donalda, Donald, słuchaj, pogadajmy się, jest szansa jaka, żeby to, ja pójdę z wami razem, pójdziemy, mam swoje lata, mam pewien dorobek polityczny, 50 lat w polityce, 50 lat, wie pan, od pierwszego wiecu, gdzie wystąpiłem w obronie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, ja przypuszczał, że wtedy, kiedy na tym wiecu broniłem biskupu przed nagonką Gomułki, że tak plugawą organizacją będzie polski kościół, że episkopat będzie takim zbiorem paskudnych ludzi, zakłamanych, obłudnych, podłych, chciwych. Ja bym nie przypuszczał tego, wie pan. Także również wtedy bym powiedział, Donald, 50 lat jestem w polityce, spotkajmy się w trójkę i postarajmy się dogadać. Ja nie muszę dzisiaj odpowiadać na pytanie. Ale nie chodzi mi o to, żeby pan odpowiadał. No może jest atrakcyjne. Nie chodzi mi, żeby pan odpowiadał. Kosiniaka, Kamysza, czy Tuska. W odpowiednim momencie podejmę decyzję. Ale do kogo panu jest bliżej dzisiaj? Jeśli pan dostałby taki telefon, to jednak Kosiniak, czy jednak to Tusk? Innymi słowami pan zadaje to samo pytanie. No, bo pana w gruncie rzeczy to interesuje, bo w tym jest jakiś element sensacji. Ja rozumiem. Ciekawe może dla widzów na pierwszej stronie, a Niesiołowski woli Tuska niż Kosiniaka lub odwrotnie. No, wybaczy pan. No, ja sam wypadę 50 lat w polityce. No, znam się na tym. To jest naprawdę mój, poza znawstwem pewnym owadów, to na tym się znam. No, to byłby błąd z mojej strony, no nie zrobię tego, no żeby dzisiaj mówić, czy wybieram. Ja ich bardzo obydwu lubię i szanuję. Obydwa, no Donald Tusk jest oczywiście znacznie bardziej doświadczony. Jest to najlepszy absolutnie polityk polski. Niebezpiecznie by było, po 89 roku. Bezpiecznie się dostać. I gwarancją moim zdaniem, gwarancją tego, jedną z gwarancji tego, że PiS utraci władzę, jest Donald Tusk. Stąd ich patologiczna zupełnie nienawiść do Donalda Tuska. Czyli Tusk powinien premierem zostać, jak wygrają wybory? Też to jest niezręcznie. To za wcześnie, no zależy jakie będą. Nie jest to akurat najmniej ważne. To jest, najmniej ważne, żebym ja uniknął, jak pan widzi, tacy ludzie jak ja, żeby uniknęli
przy wyborach, wyboru między Kosiniakiem Kamyszek i Kamyszem, tymi wartościami, które on ma, reprezentuje, i Unią Europejskich Demokratów, która ma tradycję Kuronia, Michnika, Mazowieckiego i Geremka, a Donaldem Tuskiem. Czyli musi być wspólnalista wtedy. Musi być przynajmniej częściowo wspólnalista. Może być Hołownia, nie wiem o co mu chodzi. Ja naprawdę nie wiem, o co on walczy. Dlaczego on bez przerwy jakieś takie złośliwości, jakieś takie niezadowolenia kręci nosem. PSL puszcza oko do Hołowni właśnie, że PSL z Hołownią mają pójść na listę. Ja nie bardzo to rozumiem. Pan nie jest zwolennikiem tego, żeby PSL z Hołownią szedł. Zawsze lepiej, żeby niż ma iść sam. No. Ja jestem za tym, żeby te trzy partie, których nic nie różni poważnego, żeby te trzy partie szły razem do wyboru. Ale Lewica też? Też by było dobrze, ale już niekoniecznie. No. Zawsze, że Lewica zaczyna zawsze od tego, że z kim nie pójdzie. No. To jest pierwsze, co ma do powiedzenia pan Zamberg, to zawsze to, z kim, kogo on nie chce, kogo nie chce widzieć, i atakuje Tuska. No jest, najlepiej byłoby, żeby te cztery partie poszły razem. Jeżeli nie cztery razem, to niech idzie Hołownia, Tusk i Kosiniak-Kamysz jako jedna lista i Lewica druga. To jest najbardziej naturalne chyba, bo Lewica nosi z sobą pewne zagrożenie i PSL tak mówi, ja tam rozmawiam trochę z nimi, no, że na wsiach oni mówili, no tak, ale my mamy wtedy te kobiety, te LGBT, no na wsiach tego nie rozumieją, i Tusk, PiS nas ubierze wtedy w taki garnitur, że my jesteśmy właściwie za mało tradycyjni, i w związku z tym tego i Lewica w jaki sposób może stanowić jakiś ten problem. Rozumiem, że dla PSL-u, ale już na pewno nie dla reszty, a już na pewno nie dla Hołowni. Więc ja tego, jeszcze raz mówię, nie rozumiem tego problemu, który niektórzy politycy opozycji podnoszą, i moim zdaniem do wyborów jest tyle czasu, że można to wszystko ułożyć i pójść razem. Głównym wrogiem jest PiS. No, nie dyskutuje się na Titaniku, który tonie, nie dyskutuje się o tym, jakie menu ułożyć na obiad. Czy w PiS-ie jest jakiś polityk, którego by pan dobrze ocenił? Może jakiś taki? Nie, no to jest szajka, to jest po prostu szajka skorumpowana do szpiku koń. No, pan widzi, co się dzieje. No, teraz jakiś przychodzi, jakiś Świrski, jakiś, za nim idą jakieś fundacje, jakieś fundusze, jakieś reduta dobrego imienia, tak naprawdę gigantyczne pieniądze. Teraz żona Czarka ma na kulu. Zdaje się, jakieś pieniądze dostaje też otworzyć, jakże paskudną instytucją jest KUL. Ja stałem przed kościołem, zbierałem do puszek pieniądze na KUL. Ja jeździłem, ja ogromną część mojego życia poświęciłem na walkę o KUL, o KUL, o Kościół. Jakże plugawą rolę odgrywają jakieś rycerze Jana Pawła II, bojówki to są. To są po prostu pisowskie bojówki, które biją kobiety, które organizują burdu, jakiś Bąkiewicz z Matką Boską. Ta Matka Boska, ja się dziwię, że nie weźmie i go nie kopnie, bo zdech w powietrzu z głowy. No. To się nie mieści w głowie. I w związku z tym to na pewno nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić, wie pan. No, może jakiś nowy premier powinien być. Pan pyta się PiS, no to jest PiS. No, na pewno są w PiSie. No, czy są w PiSie uczciwi ludzie? Czy ja mam wymienić teraz kogoś z PiSu, żeby mu zrobił ciężką krzywdę, żeby go nie wzięli na listy? No, na pewno są tam ludzie, którzy są. No to nie jest, no, nie wszyscy kradną tam, no, ale istota tej partii to jest korupcja, podłość, kłamstwo. Niebywałe zupełnie. Niebywała podłość. No. Teraz wymyśleć w ogóle coś takiego. Jakieś do Madrytu, żeby jechał polski premier. Ja wiele lat w więzieniu siedziałem, w celi, w paskudnych celach, żeby Polska była z Zachodem, w Unii. I teraz premier wybrany w wolnych wyborach jedzie do Madrytu i pluje i niszczy Unię Europejską, niszczy podstawy polskiej w ogóle racji stanu. I wiąże się z jakimiś szumowinami, jakieś szumowiny, nacjonaliści, antysemici, to zwolennicy dyktatury, ta partia Vox, plugawy nacjonalizm hiszpański, plugastwo. I do tego jedzie nasz premier Polski i pluje na Unię Europejską. Pan mnie pyta, czy w PiS jest, ale on jest premierem. Na pewno w PiSie są ludzie,
przyzwoicie, no, z całą pewnością. Nawet osobiście być może jakbym poszukał w pamięci, to bym paru takich znalazł, ale oni nic nie znaczą. No. A wymieni pan jakieś nazwisko, chociaż jedno? No to tak, no to żeby go skreślili i nie wzięli na listę, tylko tyle zrobię. Powiedzą, no to tylko tyle zrobię. No tak jakby wymienił jakiegoś porządnego biskupa. No, no niby się mówi, no biskup Ryś, no uchodzi takiego porządnego, no ale on nic nie może, nic nie znaczy. No, no, no czemu nie wyda listu pasterskiego i nie opowie o Dziwiszu na przykład, coś takiego. No, co to znaczy jakiś porządny biskup, no i nie przeszkadza mu, że Dziwisz koło niego siedzi, cały ten episkopat, no to jest w ogóle... Franciszek II powinien powiedzieć jedno słowo im wysłać, won, rozwiązać to całe towarzystwo, jak w Chile, rozwiązać. No, więc mówię, jeżeli bym wymienił porządnego pisowca, no to bym osiągnął tylko tyle, czego PiS krzywdzi. No. Będzie może czas na taką rozmowę. Na razie ja nie widzę żadnej w PiSie, żadnej jakiejś przyzwoitej, a nawet rozsądnej jakiejś myśli politycznej. No tam jest wszystko podporządkowane ale temu, panie marszałku, żeby się nakraść i żeby nie przegrać wyborów. Ale z tym czasem w Platformie pan widzi jakąś myśl polityczną? Czy nie o to samo chodzi? No tak, nie. Żeby się nakraść. No przepraszam, też rządzili, no, Platforma rządziła, Platformie, tak? Największa afera Platformy to była Nowaka, zdaje się, o ile wiem. Jedyna Nowaka, że zegarka nie wpisał. No, to pan ma codziennie... Hazardowa. To pan, proszę? Hazardowa. Nie no, było ale kilka, jaka hazardowa? No, było kilka jaka, afer. Tak? Jaka? Ale to wszystko były pozorne. No wie pan, no, to pozorne. Nie były jaka hazardowa. Co się stało? No, czy była sprawa? Czy była... Ja mówię o aferze, która się skończyła w sądzie, bo to jest afera. No. To jest afera. No. Próbowały te Szumowiny mnie umoczyć w jakąś aferę. Zostałem uniewinniony. A za aferę hazardową nikt nie poszedł do więzienia. Ja mówię, afera, która się kończy wyrokiem, bo inaczej to jaka afera? Jak pan może mówić o aferze hazardowej? To była medialna afera. Afera Platformy jedyna, o ile wiem, jeżeli nie, to przepraszam, która się skończyła wyrokiem. Inaczej nie mamy afery. No jest sąd, który odecyduje. Jest Nowak. Został rzeczywiście skazany. Wie pan, jakieś drobna to ja pan teraz mogę mieć jedno, pierwszą z brzegu pan bierze. Pani Sadurska z PiS-u, taka była, zarabia miliony, jakieś parę milionów zarobiła. No legalnie oczywiście, legalnie. No właśnie, legalnie, wszystko legalnie. Ale to nie wszystko, jest afera. Dobra, tak, no. Nie, to jeszcze zobaczymy. No bo na razie pani Sadurska, pan Glapiński zarabia też miliony i jego nadobne dwie gracje, jakieś asystentki. Ale przecież, panie marszałku, dobra, ludzie Platformy też byli umieszczani w spółkach i tak no dalej. No to jeżeli z powodów politycznych się umieszcza kogoś w spółce, jak panią Sadurską, czy stanowisko dostaje jakieś bardzo PZU zdaje się coś takiego i dostaje gigantyczne pieniądze, no to, jest, no to no, z powodu politycznych to się określi. Każda, myślę, panie marszałku, sąd, pan wie, że każda partia robi tak. To badał. Ale pan wie, że każda partia tak robiła. Nie, ale robi, będzie skala, robić. Nie, tak każda partia robiła, owszem, boleję nad tym. Nigdy nie przykładałem ręki, w najmniejszym stopniu w tym nie brałem udziału. Mam czyste ręce pod każdym względem, ale wie pan, skala tego jest, skala tego. No, chodzi o to, że to jest skala. Jeżeli pani, dostają ci ludzie jakieś niewyobrażalne pieniądze z budżetu, a dostaje Szumowski jakieś tam pieniądze, te respiratory, co pan weźmie? No, jeżeli z powodów politycznych się, najpierw się zmienia ustawę, żeby nie były kwalifikacje potrzebne, następnie się bierze bez kwalifikacji pisowskiego nominata i płaci mu się 10-krotnie więcej niż na tym stanowisku miał jego poprzednich, to sąd niezależny w wolnej Polsce, po PiS-ie, Polska nie jest do końca wolna obecnie, oceni, moim zdaniem, to jest absolutna korupcja. Jasne. Panie marszałku, ale tak wszystko naprawdę pan kwestionuje, jeśli chodzi o program PiS-u, no bo ale tak, 500+, na przykład, panu się nie podoba 500+, czy podoba? Nie, no nie może, nie zmieniałbym tego, zostawiłbym to. Nie no da właśnie, się, no to już nie da jedno... się tego zmienić. No dobrze, nie da się tego zmienić. Dobrze. Trzynastka, no. Czternastka, ustępować, czyli dodatki dla emerytów. Trzeba ustępować przed populizmem, pomoc, bo się przegra. Tak. Pomoc dla emerytów. PiS morduje Polskę, niszczy gospodarkę, nie. Ale nie da się tego nie można odwołać, bo kto powie, że to odwoła, to przegrał. To PiS by bardzo chciał, żebym ja powiedział, cofnę 500+, i byłem, o, patrzcie, tacy dojdą do władzy. No więc ja tego nie mogę powiedzieć. Dobrze, zrobiono wiek emerytalny, to. Wiek emerytalny, pan jest za cofnięciem. Ja mówiłem to pani Kopaczowej, przykro mówić, ja chodziłem, gardło zdzierałem, chodziłem, mówię, Ewa, daj, są pieniądze, daj to, nie ma pieniędzy. No i tak. Ale mówił pan tak, o 500+, czy o wieku emerytalnym? Nie, mówiłem 300, mówiłem o dać to dla dziecka, o tym. Mówiłem też o wieku emerytalnym, nie mówiłem. O 500+, mówiłem tak o 500+, a nie mówiłem o tym, żeby podnieść duże podwyżki dać, w tym sensie. No i co na to daj pieniądze przed wyborami, nie ma pieniędzy, nie można, tam nic się
nie było można. No, ale widzi pan, teraz są pieniądze. No, wszystko można. No. No. To się, dlatego przegraliśmy. No właśnie. Dlatego, że nic nie można było. I teraz rzeczywiście to już trzeba przyjeść. Dobra, te 500+ niech zostanie. No. Ono i tak straciło wartość. To dziś jest 350. To dziś jest 350. Natomiast nie da się, wie pan, nie da się wygrać wyborów, jak się będzie idiotą. No. No, nie można mówić rzeczy takich, które pozwoliło się PiS-owi po prostu przez to wygrać wybory i płaci Polska gigantyczną cenę. Polityk jest nieodpowiedzialny, jest głupi i podły. Jeżeli przez jakieś doktrynerstwo swoje właśnie no, będzie bronił budżetu państwa za cenę tego, że populiści dojdą do władzy. No w tej chwili jest największym złem, to jest nacjonalizm, który jest połączony z fanatyzmem religijnym. Najgorsza mieszanka. I ta mieszanka rządzi Polską. I trzeba tych ludzi pozbawić władzy i ukarać. Natomiast walczyć, już 500+ jest zamknięta sprawa, to będzie. To ma pan jakąś receptę, panie marszałku, dla Tuska, opozycji, jak wygrać z PiS-em? Tak, mam. To proszę właśnie powiedzieć. To co robią, właśnie nic już innego się nie da zrobić. Czyli mówić, jeszcze można dać, tylko w tej chwili jest no, tak gigantyczna inflacja, ale te podwyżki oczywiście, nie można uciekać od podwyżek dla społeczeństwa. Nie można uciekać od tych tarcz inflacyjnych, bo z drugiej strony no, się przegra wybory, jak mówię. No, w zasadzie to, co Tusk robi. Mógłby jeszcze pomyśleć bardziej o emerytach, ale to rząd w tej chwili się właśnie licytować. To co by pan zasugerował właśnie a propos emerytów? Tak, większe emerytury, podwyżki. Nie bać się tego. Emeryturom czy tym grupom, lekarzom, nauczycielom dawać podwyżki, dawać im pieniądze. Oczywiście to jest inflacja wtedy, ale dawać pieniądze, bo się przegra wybory. Ale jakby to miało nie wyglądać? Się, to nie jakaś piętnasta emerytura, szesnasta emerytura? No, nie, no nie wiem, która, 14 czy 15, to fachowcy muszą to wyliczać, ja się nie znam na tym, ale waloryzacja po prostu. Nie bać się finansować. To jest przekleństwo rządów tych demokratycznych, liberalnych, o które ja walczyłem, za które wiele lat spędziłem w więzieniu, że w imię nawet racji pewnych, w imię racji politycy mojego obozu bali się finansować, bali się podwyżek dla społeczeństwa, bali się spełniać pewne społeczne postulaty, bo budżet. No, ale budżet, ale ważniejsza jest Polska niż budżet. No i do władzy doszedł no tak, pan, znaczy PiS wygrał dlatego, no tak, PiS wygrał dlatego, bo mówił, dlaczego nie jest źle, się, dlaczego jest źle w Polsce. Nie? A Platforma mówiła, że jest fajnie, ale wszystko teraz, dobrze. A teraz też, PiS się nie boi, proszę bardzo. Swoich finansuje wszystkie, każde grupy. Oczywiście do pewnego stopnia to można robić, bo inaczej przyjdzie taka inflacja, że pochłoni to wszystko. No, tak. No i to trzeba wiedzieć, że Tusk robi wszystko dobrze. No, robi wszystko dobrze. Nie zrobił żadnego błędu. To jest wielki polityk, wielki człowiek. Ja nie widzę żadnego błędu Tuska, żadnego. Bardzo genialne było to, ostatnio prawo jazdy stracił. Proszę? Ostatnio na 3 miesiące, bo przekroczył prędkość. Dobrze, no to ja mówię o politycznych błędach, a nie o błędach na drodze. Z aborcją właśnie. Z aborcją genialne posunięcie. Aborcję PiS doprowadził do upodlenia kobiet. Ale pan był za tym kompromisem. Tak, byłem autorem tego. No w ogromnym stopniu byłem, znaczy nie jeden, ale no tak, ja przede wszystkim byłem jednym z autorów tekstu tej ustawy i następnie mówiłem o niej w Sejmie i broniłem. I byłem tym, który szukał w Sejmie większości, większością jednego głosu, jak panowie pamiętacie. W 93 ten kompromis uchwalony został. I PiS to zamordował, ten kompromis, zamordował go PiS, wyrzucił go na śmietnik. I w tej chwili ja jestem za aborcją, no za tym. Za liberalizacją, do 12, tak. Do 12. Kobiety już mają prawo. To już po tym, co kobiety przeszły, po tym, co PiS zrobił, kobiety mają prawo. Żadne referendum do 12 tygodnia. Aborcja powinna być legalna pod pewnymi warunkami oczywiście. PiS miał absolutnie ustawę, która była przyzwoity kompromis aborcyjny. Wyrzucił go na śmietnik dla tych głupich, tępych klechów. No to trzeba mieć naprawdę mózg jakiś wyschnięty, no, żeby bronić prawa kobiety do tego, żeby kobieta, znaczy bronić takiego prawa, że kobieta musi urodzić nienormalne, upośledzone dziecko. To tym klechom po prostu jeden chyba z dowodów na to, że Pan Bóg nie chce z tym Kościołem mieć nic wspólnego. No bo jak mózg odbiera tym durniom, no to znaczy, że ich nie popiera. No. Żeby na taki wpaść pomysł, żeby kobietę zmusić do rodzenia nienormalnego dziecka. Panie marszałku, ale to jest polski Kościół. Ale to my trochę nie wierzymy, że Pan przez narodowców, przez jakieś grupy tam ryzykowo inne nie chodzi do Kościoła. To musi być jakiś inny powód. Ja nie chodzę do Kościoła, ten Kościół mnie brzydzi. Pan, ja się brzydzę. Ale cały Kościół nie jest ryzykowy. Jako przyrodnik, jeżeli wystarczy zobaczyć owada, kwiat,
żeby wierzyć, że Bóg istnieje. Ale ja bym wolał, żeby do mnie pan, żeby tym administratorem, urzędnikiem Pana Boga nie były te głupie, tępe matoły. Chciwe, łapczywe, tępe, podłe, a w większości napastujące dzieci i chłopców ministra. Obrzydliwe. Po prostu obrzydliwe. Proszę? W jakiejś części. Dobra, nie w większości, nie wchodzę. No tak, jakiejś części, a drugi, dobra, w mniejszości, a większość ich broni. W mniejszości, tak. Żeby zaciepiały dziewczynki, no coś niedobrze się robi. Tak, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Kościół w Polsce nic wspólnego nie chce mieć z tą instytucją. I kiedy pan zerwał? Podła, kiedy pan zerwał z kościoła? Nieważne to jest, kiedy. No, co to znaczy zerwał? Ja w sensie nie chodzi pan do kościoła. W najmniejszym stopniu nie chcę widzieć w ogóle tych ludzi. Ja ich nie chcę widzieć. Dopóki się Kościół nie zreformuje. Nie, nie chcę ich w ogóle. Dopóki się nie zreformuje ten Kościół w Polsce, gruntownie się nie zreformuje, nie wyrzuci dziwisza na zbity pysk, głodzia, pomniki ma ten dziwisz, no, który chronił Jan Paweł II, no, w najlepszym wypadku nic nie zrobił. W najlepszym wypadku, jeżeli nie wiedział, o tym, trudno uwierzyć, że de Golado, który tam był przy nim ciągle, go głaskał po głowie, że on nie wiedział. No ale z ryzykiem nic nie zrobił. No co to jest? Dekanonizować powinien Jan Paweł II? Nie, no tego to nie chcę w to wchodzić. Niech robią co chcą. No. Tylko, że jeżeli to ma być, jak mówię, symbol polskiego kościoła, to proszę was, dlaczego ryzyka nie wyrzucił? No. Nie ma o czym mówić. No. Nie ma o czym mówić. To nie jest dla mnie to ważne. No ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą instytucją, dopóki się gruntownie nie oczyści. Natomiast mówię, jako przyrodnik nie mogę przyjąć, patrząc na przyrodę, nie mogę, po prostu muszę wierzyć, że Bóg istnieje, dlatego że nie sposób jest racjonalnie wyjaśnić ten cud, jakim jest życie, jakim jest w ogóle wszechświat, no bez jakiejś inteligencji. Ale wolałbym, żeby jakby mówić, ambasadorem tej inteligencji nie był pan Rydzyk i w ogóle cały polski kościół. To nie znaczy, że wszyscy księża są podli, pedofile. To nie. Tylko, że ci uczciwi są zaszczuci na marginesie i się nie liczą. No, decyduje o tym, ten Gondelski, który jak napisze list pasterski, to nie wiadomo właściwie. Ale ogólnie chcę, żeby było dobrze. Panie marszałku, tak trochę prywatnie, z czego pan żyje teraz? Utrzymuje się? Z emerytury. Z emerytury. Tak. Bo pan wykładał tak, ale na uczelni. Ale wykładać? Ja mam 80 prawie lat, no to jeszcze mam wykładać, to wygadłem. Ale emeryturę pan ma, rozumiem, jeśli chodzi o zawód wykładowcy, nie tylko. Każdy tak? Człowiek w Polsce ma emeryturę za całe życie. Ile pan właśnie, tak miesięcznie? Około 5000. I da się z tego wyżyć dzisiaj? Da się. W drożyźnie, inflacji, kryzysie i tak dalej? Da się. Nie mam żadnych pretensji jakichś. Ja zawsze całe życie żyłem, wychowałem się w wielkiej biedzie, dlatego że rodziców wypędzono z domu i to było bardzo bolesne i smutne. I potem stopniowo na studiach miałem stypendium, potem stypendium naukowe miałem. Także nie, no, za 5000 się da wyżyć absolutnie spokojnie. Czy 13 pan pobiera? Wziął pan 13. A dlaczego mam nie brać? To łaska to mi daje. Krytykuje pan PiS mocno. To mi daje. PiS mi daje. Oni pracowali na mnie. Ale oni wprowadzili. Proszę? Oni wprowadzili. No to co z tego? No to mam w ogóle, no nie wiem, mam kraść? Mam okradać PiS-owców. Bo na 14 pan się nie łapie, prawda? Bo 2900. Nie wiem, co się łapie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ja tego nie rozróżniam. Co na no, ja tego nie rozróżniam. No nie wiem, nie mam żadnych innych źródeł dochodu, nie rozróżniam tego. Ale tej polityki trochę pana ciągnie. Nie, znaczy ciągnie. No, wie pan, jeżeli by była możliwość, no zależy od tej konfiguracji, od konfiguracji politycznej, od tego, jaka będzie lista wyborcza. Jeżeli na tej liście wyborczej ja bym widział dla siebie miejsce, to ewentualnie mówię, nie, z góry tego nie wykluczam, jest to bardzo mało prawdopodobne. Na pewno mi na tym nie zależy, żebym tam łaził, pętał się, zabijał się o to, prosił się kogoś, w ogóle nie wchodził w grę. Jeżeli mogę być użyteczny dla wspólnej listy wyborczej, żeby przede wszystkim po to, żeby tą pisowską zarazę wyplenić i stworzyć mechanizm. Ja się na tym znam, jak chyba mało kto w Polsce, na PiS-ie, na walce z PiS-em i w ogóle na walce z dyktaturą, bo całe życie walczyłem z dyktaturą. Jak byłem pierwszy napis na murze przed komunizmem, namalowałem, jak miałem 18 lat, czy 20, czy 19, coś takiego. I właśnie nieprzerwanie walczę z dyktaturą i teraz walczę z dyktaturą pisowską. Jeżeli moje doświadczenie może tu być użyteczne, to być może jest to bardzo mała szansa. To jest to, że miał łazie, by kogoś się prosił, weźcie mnie na listę, to w ogóle nigdy w życiu tego nie zrobił.